Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ark Survival Evolved. Dzisiaj będzie taki odcinek, no, głównie z budowania. Będziemy robić szklarnię i będzie druga część tego odcinka, a właściwie pierwsza, czyli update odnośnie tego, co nam się udało zdobyć przez ostatni tydzień. Jest tego dość sporo, powiem Wam. Mianowicie jest kilka nowych dino, niektóre nawet dość ciekawe. A co jest najciekawsze, że udało nam się dojść do Tech Tiera. Tech Tier też nie jest prosto zdobyć, nawet na takim serwerze. Trzeba się trochę namęczyć, ale z drugiej strony jest to fajne, że trzeba się jednak pomęczyć, więc tutaj można się trochę wyróżnić na serwerze. No więc tak, tutaj niech się nam nasze pola skończą. Weźmiemy je za chwilę, pójdziemy je zamontować na dachu, gdzie będzie szklarnia. Szklarnia myślę, że będzie duża, bo my tutaj się nie bawimy w pojedyncze pola. Robimy od razu całym hurtem zdobywanie przedmiotów, żeby się potem nie męczyć, że na przykład zebrało nam 100, a potrzebujemy 10 tysięcy. Więc tak, niech się te pola skończą, pójdziemy je za chwilę założyć, tylko zrobimy sobie update z naszej bazy. Pokażę Wam, co się zmieniło, co dodaliśmy, co zniknęło. Zniknęło na pewno sporo lino, przed chwilą nam zginęły dwa dodoreksy. Właściwie dodoreksi, bo są dwa rodzaje dodoreksów, tego Wam nie powiedziałem. Są te dodoreksy, co mamy, czyli małe, i jest duży dodoreks, który jest bossem. Te nasze mają około 50-60 tysięcy życia, boss ma, dzisiaj z nim walczyłem, ma około 700 tysięcy życia. W jutrzejszym odcinku, już Wam mogę zdradzić, co będzie, będą walki armii naszej kontra te bossy, kontra ogólnie fauna całej wyspy, całego islandu. Dobra, zrobiły nam się nasze pola. Wrzućmy je na razie tutaj, żeby się nie poprzeciążać. I chodźmy na obchód naszej bazy. To, co możecie zobaczyć, o ale, wycina, że tutaj, gdzie mieliśmy wcześniej nasze główne centrum, już tego centrum nie ma. Ogólnie cała baza wygląda już tak. Jest dach. Zobaczcie, ale to niestety jest ark. Przy takiej ilości struktur, takiej ilości dinozaurów po prostu będzie to lagować. Zresztą w tym momencie mam 32 FPS-y, przynajmniej tak pokazuje nakładka Steama. Baza wygląda tak, tam jest tekowa brama, do której za chwilę przejdziemy, tu jeszcze kamienne zostały. Niektóre tutaj mamy za szkłem nasze kecale. Fajnie to wygląda, z niebieską lampą jest spoko. Tutaj jest nasz kecal ze skórką Supermana. Wygląda całkiem śmiesznie. O, czaplę sobie możemy wziąć, niech sobie siedzi na ramieniu. Tutaj jest skórka na Giganoto. Chodź tutaj, pokaż się. Wygląda tak. Niestety nie ma dodatkowych umiejętności, jest to tylko skórka, ale wam to pokażę. O, kostium. Możemy zdjąć, będzie to zwykły Giganoto. Możemy założyć. I będzie wyglądał tak. Wygląda fajnie moim zdaniem. Ładna skórka. I tak, przejdźmy sobie dalej. Główne centrum dowodzenia teraz mamy na samym środku bazy. Dlaczego na samym środku? Ponieważ wszystkie zmodowane rzeczy, które odbywają się na zasadzie pull i fill, typu pull na przykład, nie wiem, odchody czy jajka. Czemu to nie działa? Co po prostu ze środka bazy to najlepiej sięga wszędzie. Tu jest tak replikator. Pewnie widzieliście już, jak to działa. My sobie go za chwilę jeszcze włączymy. Elementów mamy sporo, jesteśmy w stanie zabijać włosy, nawet te world, więc elementy nie są jakąś większą przeszkodą.
Czy będą? Nie, to nie będą. Czyli będą prawdopodobnie w nowej strukturze, jaką jest Tech Originator. Spoko. Dobra, przejdźmy sobie już do naszego replikatora, który włączony wygląda tak. Prawdopodobnie widzieliście to już wiele razy, ale w ramach przypomnienia, tym bardziej, że fajnie wygląda, będzie to nam robił fajny efekt do naszego odcinka. No i tak. Tutaj już maszyny, które wam pokazywałem ostatnio. Tutaj piętro, na razie trzy sejfy i kilka szafek. Biblioteczek, są takie nagrobki dodane. Możemy sobie z tych nagrobków korzystać, jeżeli gdzieś zginiemy, prześle nam nasze ciało, chociaż to działa raz na milion, ale czasami zadziała. No i tak, przejdźmy sobie teraz do naszych ciekawych rzeczy. Tutaj mamy Alfa Terizinozaura, którym za chwilę wyjedziemy. Tutaj jest nasz Alfa Dodorexi, o którym będzie przyszły odcinek, ponieważ jest na tyle fajnym stworzeniem, że odcinek jeden cały można mu poświęcić. Weźmy sobie nasze Terizino. Weźmy sobie przy bramę. Takowe bramy można malować, jeżeli ktoś nie wiedział. Jak najbardziej można je malować. Można zmieniać kolor samej bramy, czy tych drzwi, czy pola właściwie z jakiegoś siłowego. Tak. Terizino zapaliśmy wczoraj, też jest dość silny. Zabija spokojnie, ale nie o tym nasz odcinek ma tutaj być. Chodźmy sobie tutaj z powrotem tym Terizino do bazy. I przejdźmy do tego, o czym mieliśmy tutaj rozmowę, czyli do budowania naszej szklarni. Przede wszystkim musimy wziąć nasze pola, bo co to będzie ta szklarnia bez pola. I weźmy sobie... A nie, nie weźmiemy. O, się przeciążyliśmy, więc trzeba coś wyrzucić. Najpierw te kamienie. Okay, chodzić w miarę możemy, więc chodźmy sobie na windę. Pytanie, czy ona już działa. Powinna działać. Tak jest, jedzie do nas. Jedziemy sobie windą na górę. I poustawiamy te nasze pola. Przystawmy je sobie gdzieś tutaj. Szóstkę. I jedziemy na dach. Za szybka ta winda nie jest, ale za to bardzo klimatyczna. Ok, jesteśmy już na górze. Szklarnia powoli powstaje. Problem w tym jest, że potrzeba bardzo dużo surowców, żeby ją zrobić. No ale surowce to jedno, a korzyści, jakie z niej będą płynąć, to drugie. I sobie to powoli ustawiajmy. Fajna rzecz jest z tego moda S+, że te crop ploty, czyli te całe nasze pola uprawne, ustawiają się bezpośrednio na fundamentach, nie, na tym. Na fundamentach też, ale na ceilingach, na dachach w tym wypadku, na sufitach. Nie potrzeba ich ręcznie ustawiać, jak to jest w przypadku normalnych arkowych struktur, normalnych arkowych pól, tylko po prostu od razu przyklejają się do wolnego miejsca. Fakt, nie oszczędzimy tych przestrzeni między jednym płotem a drugim, ale coś za coś. Moim zdaniem tak jest lepiej, nie potrzeba się za dużo męczyć, a wszystko wychodzi równo, a ja lubię, jak jest równo. Sobie tutaj ustawiajmy dalej. Teraz pójdziemy po resztę tych szyb, zobaczymy, co jest jeszcze potrzebne na te szyby, zrobimy tutaj do końca szyby, no i oczywiście nawodnienie. No i jeszcze musimy to wszystko zasiać. Więc to może przyspieszmy trochę, to stawianie tego wszystkiego. Jako, że się przykleja, możemy to robić w takim tempie. Tam starczy tych pól. Jak nie, to dorobimy. Nie ma problemu, zawsze można dorobić.
Dobra, jedziemy dalej. Tutaj właściwie można by dorzucić, ale w chwili obecnej może tak zostać, gdzie to była ta winda. Prawdopodobnie postawiłem na niej. Nie, nie postawiłem, ona była tam z tyłu. Dobra. Jedziemy sobie na dół. Co my tu mamy? Wszystko zużyliśmy. Tak, jedziemy sobie na dół, weźmiemy te szyby, wpuścimy, żeby sobie leciało ich więcej. Czy ja mam w ogóle odblokowane engramy ze szklarnią? Chyba nie mam. Więc tak, szklana ściana. O, zniknął mi kursor. Szklana ściana, szklany sufit, szklana framuga, szklane drzwi. I teraz, czy to jest ze plusa? To jest właśnie problem modów, że wszystko trzeba jeszcze raz szukać w S plusa. Prawdopodobnie nie będzie, dobrze by było, jakby nie było. Jest. Więc musimy to wszystko poodblokować. Sailing wall, door frame, door. I to nas właściwie tylko interesuje. I przechodzimy sobie już do naszego menu craftingu i w menu craftingu szukamy naszych sob. S plusy. Dobra, kryształ, więc musimy wyciągnąć kryształ. Dlatego użyjemy sobie narzędzia pól, żeby ze wszystkich dookólnych maszyn sobie to ściągnąć. Kryształ, kryształ, kryształ. Czy tutaj jest kryształ? Przynajmniej nie jest kryształ. Trochę tego mamy. No i tak. Trochę ścian. To na pewno. Z 50. Niech będzie 50 ścian. Maksymalną ilość sufitów i braknie nam cementu. Więc tak. Bierzemy sobie nasze narzędzie pól. Wszystko. I ściągamy sobie cement. Z powrotem. I okej, okay. Gdzieś tutaj były jeszcze schowane rurki. Musimy ich poszukać. Do stworzenia nawodnienia. No bo jeżeli chcemy mieć szklarnię, to musimy zrobić nawodnienie, bo to się deszczem już nie podleje. Bo będzie zasłonięta góra. Tam są zwykłe, nie są ze sklusa, więc ja bym to pominął. Gdzie te rurki mogą być? Tutaj. Nie, tutaj nie ma. Jeszcze mogą być tutaj. Tutaj też ich nie ma. Halo, rurki. Tu są siodła, więc raczej tutaj nie będzie. Tu jest broń, ale może to będzie coś. Nie, tutaj też nie ma rurek. I tutaj też nie ma rurek. Dobra. W takim razie rurki musimy sobie dorobić. Weźmiemy do tego kamień. No i postaci chce się pić. Ale picia nie zostanie w tym momencie. I tak, i zrobimy sobie kilka rurek. Straighty są na pewno nam potrzebne i intersectiony. Intersection. Oj. Intersection, no zróbmy 29 i jeszcze trochę straightów, czyli prostych rur. Zróbmy sobie też kilka. I jeszcze potrzebujemy kraniki. Kraniki robi się dość prosto, tylko potrzebujemy na nich drewno. Ok, i one nazywają się tap. Stone pie tap. Tak jest. Oczywiście po angielsku, ponieważ są z moda. Na tym nic nie poradzimy. Tutaj mamy jeszcze nasze stare pole. No niestety to jest jedna opcja, żeby się napić. Popić się z tego źródła wody, którym jest kociołek, niestety nie działa. No i tak, czy my wzięliśmy już te... Jeszcze 32. Więc w tym czasie proponuję zobaczyć, jak wyglądamy z przeciążeniem. Robię słabo. No to tak, to zanim
Polecimy ze szklarnią, pojedziemy sobie na górę, rozłożymy te rury, które nam się w tym momencie robią. No, budowanie to jest kawał czasu. Czemu to nie jedzie? Halo. Budowanie to jest niestety kawał czasu, no ale robić to kiedyś trzeba. Jak jesteśmy już na górze, lecimy rozkładać różki. Z tego co zauważyłem w modzie S+, te kraniki nie muszą być idealnie nad płotkami. Jeszcze zobaczymy. Widzicie? Irrigated. Irrigated, a wcale na to woda nie leci, więc tak myślę, co jakiś czas będziemy to stawiać, nie będziemy tego jakoś wybitnie spamować. Tu, o, tu już nie są irrigated. To jeszcze są, tamte już nie. Tu musimy postawić naszą krzyżownicę. Nawet wcześniej, nie. Tutaj postawimy naszą krzyżownicę, tam może jakieś płoty też będą w przyszłości. Czy kraniki się już robią? Kraniki się jeszcze nie robią. No więc tak, tutaj krzyżownice. Tu tam może kranik będzie. I tutaj krzyżownice. I okej, tu postawimy jeden kranik. Tak trochę nieregularnie, ale myślę, że dzięki temu modowi będziemy mieli to fajnie zrobione. Tu może być kranik. I tu może być kranik. I lecimy dalej. Dwa. Krzyżownica, raz, dwa, trzy. I tam stanę, raz, dwa. Lecimy dalej, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nawet siedem możemy zrobić. I w tą stronę już nie potrzeba. Jeszcze jedną rurkę możemy postawić, bo tam będą potem pola. To może zabraknąć. Tu zrobimy sobie na dwa, żeby tutaj ładnie pola były sięgnięte i tu polecimy sobie tak. Jeżeli tam będą krzyżownice, znaczy kraniki, to myślę, że powinno te pola sięgnąć, więc możemy sobie spokojnie dać jeszcze jedną. Ok, skończyły nam się proste rurki, trzeba będzie kilka dorobić, a my sobie postawiamy kraniki nasze. Tutaj jeden kranik. Ok, tutaj sięgną, tutaj już nie sięgną. Ale to nam nie przeszkadza, bo tutaj sobie postawimy jeden kranik. Tu może być jeden. A jest tanie, możemy tego nastawiać dużo. Prawdopodobnie tego nie sięgniemy już. Nie, sięgnęliśmy, no to jest dobrze. Tego nie sięgniemy. Ale na to mamy inny plan. Ile jeszcze tych kraników? Siedem, dobra. Tu na środek jeden kranik. Tu na środek jeden kranik, tu na koniec kranik, na koniec, na środek, na koniec, na środek, tutaj musi być kilka, żeby to sięgnęło, ok, na koniec, tutaj też na koniec, tutaj jeden, tutaj też, tu koniecznie, właściwie możemy tu jeden postawić. Kraników zostało nam jeszcze 15, ale my musimy tutaj sprawdzić, które nie jest nawodnione. Powinny być wszystkie, oprócz tego, tak mi się wydaje, dokładnie. Tutaj musimy pociągnąć jeszcze rurkę, nawet dwa razy, postawić i to już powinny być spokojnie nawodnione. Te nie powinny być, dokładnie tak mi się wydawało, więc musimy tutaj jeszcze rurkę pociągnąć. Postawić takie i powinno być. Jest. Ok. No, z nawodnieniem jest trochę zabawy, ale i tak jest to dużo fajniej zrobione niż na zwykłym arku, gdzie musimy dokładnie wszystko ustawiać. I ok, tu jest trochę niefajnie zrobione, bo musimy się dostać w tą stronę. Więc ja bym zdjął tą rurę, podczepił tutaj krzyżownicę. I po prostu dociągnął do końca w ten sposób. Tutaj postawił to. Kolejny kranik gdzieś tutaj. To na pewno nie są nawodnione te pola. Więc musimy to niestety zrobić.
A w ogóle jak wam się odcinki podobają, napiszcie w komentarzu. Chętnie coś poprawię, czy nie jest to zbyt monotonne. Chętnie poprawię tam, jeżeli macie jakieś uwagi. Krzyżownica. Tu będzie nawodnione. Gdzie jeszcze może nie być nawodnione? Tu jest wszędzie nawodnione. Wszędzie nawodnione. W ogóle polecam wam też inne kanały. Teraz będą ciekawe zmiany w talii z Gwinta, które się świetnie sprawdziły. Jestem pod wrażeniem tych zmian, które wprowadziłem w talii. Fajnie się sprawdzają. O, tutaj mamy nienawodnione, więc trzeba coś postawić. A tą rurę możemy zdjąć. Postawić krzyżownicę i po prostu na tej krzyżownicy. No. Będzie czy nie będzie? Powinno być. Okej, okay. No i jestem pod wrażeniem właśnie tych zmian w Gwincie. Będą one prawdopodobnie we wtorek na kanale, więc polecam, polecam. A tu co się stało? Dlaczego tu rur nie ma? Aha, bo to postawiłem tak. To też fajnie wygląda. Tu może nie być. Dokładnie, tutaj nie ma. Krzyżownica. Nawet może za wcześnie tą krzyżownicę postawiłem. Takie, takie. Takie nie, takie nie, takie nie pasuje. Tu może być krzyżówka. Jakie powinno być wszędzie. Jeszcze może tutaj zróbmy tak, żeby nie raziło w oczy za bardzo. I mamy nasze pole już tutaj ogarnięte. Lecimy po nasze szyby. Zobaczcie, ile to trwa. To jest 23 minuty filmu i tak naprawdę nie zrobiliśmy jeszcze nic. Widzicie, ile czasu zajęło, żeby zrobić całą bazę. Gdybym chciał to zamieścić na odcinkach, o, to myślę, że do grudnia byśmy się tutaj wyrobili z tymi odcinkami. Dobra. 73 sufity, 50 ścian. To już sobie możemy odłożyć, niech nam nie ciąży. Wrzucimy sobie sufity, wrzucimy sobie ściany i lecimy z powrotem. Halo, do góry. Zastanawiałem się o serii z Heroes of the Storm, bo ostatnio też trochę pogrywamy z chłopakami. Czy byście chcieli taką serię, czy samemu, czy z ekipą? Może będziecie zainteresowani serią właśnie z Hotsa, więc jeżeli coś, to piszcie w komentarzu, ja postaram się dostosować. Czy te ściany są inne? Nie, dobrze jest. Stawiamy na szybko tutaj nasze ściany. No, efekt cieplarniany 300%, dlatego to stawiamy. No, ten efekt cieplarniany daje bardzo dużo. A też nie są jakieś te ściany bardzo drobie, a kryształ tam u góry, na tej górze, którą widzicie, jest trochę tego kryształu, więc za każdym razem trochę go pozyskujemy. Aha, tutaj dlaczego są te ściany? To są długie ściany XL Metal Wall. Jedna taka ściana jest wysoka na 12 zwykłych, dlatego właśnie stoją tutaj te ściany, bo jeżeli ją zdejmiemy, zdejmiemy 11 ścian pod spodem, bo będziemy mieli dziurę w bazie, a tego nie chcemy. Czy ja to mogę rozwalić? Tu nie stawiam, bo chcę wyjść. Okay.
Jeszcze 5, 4. Kilka brakło, ale to już sobie dorobię po odcinku. Nie ma problemu. I lecimy z sufitami. Myślę, że to bardzo fajnie wygląda. W ogóle te szyby są takie nie do końca przejrzyste i takie jakby były trochę mokre, może trochę brudne. Widzicie? Te szyby takie trochę są nie do końca transparentne. Fajnie to wygląda. Podoba mi się. O, teraz widać. Ta szyba na dole tak trochę zniekształcają obraz. Fajnie to wygląda. Trzeba, czemu stoi na środku. Postawmy je tak na szybko. To się fajnie tutaj stawiają. Oczywiście będę to kończył już poza odcinkiem. Mógłbym zrobić cięcie i pokazać wam, jak to po prostu wygląda na końcu. Ale po prostu pokażę wam to w kolejnych odcinkach. Ten dach trochę się tak zielony zrobił, nie jest do końca transparentny, mi się to podoba, fajnie to wygląda. No i okej, jeszcze byśmy musieli tutaj coś zasiać. Właściwie to najpierw wypadałoby skończyć robić te dachy, ściany i inne rzeczy zamiast siać, bo trochę to tak nie po kolei. No ale może coś ogarniemy wcześniej, dobra. Co my potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno kilka ścian, kilka sufitów. Cementu już nie ma, chyba że znowu się nie przeciągną stąd. Tak jest, mamy 433 pasty za chatiny. Nie podoba mi się jedna rzecz, którą zaraz wam pokażę. Aha, musimy zrobić sobie drzwi. Ile zrobimy? Jesteśmy w stanie zrobić 36. Nie no, 36 myślę, że za dużo. Myślę, że około 20 tam wystarczy i resztę możemy zrobić sobie po prostu sobie tu. Jaka rzecz mi się nie podoba? Otóż tak, bierzemy tutaj pool resources. Mamy cement i pasta zahatiny jako dwa różne surowce. Wolałbym, żeby to było po prostu jednym surowcem. Widzicie, mamy 7000 pasty zahatiny, a ja myślałem, że nie mamy cementu. Ale metalu to nie mamy. Sztabki metalu tutaj. No, już tego niewiele zostało. Dobra, 110 się tam zrobi, myślę, że może być. To niech się robi, założę to później, poza odcinkiem, tak jak mówiłem. A my sobie zejdziemy do naszego brąciaka. Harpun, dobra rzecz. I oddamy mu może statyw damage. Chodzi o to, żeby trochę nasiał. Na pewno... Nie, azulbery nie chcemy. Chcemy narkobery. Trochę cytryn, trochę kukurydzy. Steamberry. A wiem, gdzieś tam można posadzić tinobery na pewno, ponieważ są potrzebne do potionów dla, no, dla zwierząt, które leczą 100% życia. I ziemniak też może być. Azulbery nie będziemy sadzić. Azulbery na razie nam nie są potrzebne, a potem można zawsze coś tam dosadzić. Harpun działa świetnie, tak jak widać. Okecal tutaj głową macha, nie wiedzieć. Nie wiadomo, o co mu chodzi. Dobra, idziemy trochę posadzić. Aha, coś wam chciałem pokazać, tylko nie wiem, czy to zadziała. O! O, to będę musiał zobaczyć, co się dzieje, bo powinno tutaj być sporo nawozu, a nie ma. No, ale mniejsza, może już wzięły tam te pola od razu. A my jedziemy sobie zasadzić
nasze nasionka. Właśnie wolna ta winda mogła być trochę szybsza. Dałoby się jeszcze pewnie jakieś światło, bo nic nie widzicie, jak w tym momencie piszę gamę. Ale oświetlenie tutaj będzie trzeba jakieś zrobić. Co tu jest zasadzone? Mejoberki, mejoberki, mejoberki. Dinobery. Amarbery i narkobery. Dobra, to polecimy sobie w tą stronę po prostu. Dinobery. Czyli tak. Dinobery i tutaj mamy co? Amarbery i... Ok, czyli dinobery musimy tutaj tym rzędem zrobić. I tak to ogólnie wygląda, ja nie będę was pewnie męczył oglądaniem każdego pola osobno. Tak więc skończymy sobie na razie ten odcinek. Ja tutaj sobie będę dalej budował, dalej grzebał. I prawdopodobnie w przyszłym odcinku albo za tydzień, bo jak wiecie, seria jest weekendowa, będziemy sobie tutaj, znaczy po prostu wam pokażę, jak wygląda skończona szklarnia. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję za uwagę. No i co, i zapraszam do kolejnego odcinka. Bywajcie, cześć!